Widzowie znalazłem idealny materiał, żeby sobie obejrzeć w trakcie przerwy sezonu w La Sipoca. Dawajcie. Wśród graczy nie brakuje palących dyskusji o wysokich cenach gier. Absurdalnie drogie klucze do gier. Ja już wiem, że tu będzie o Dark Soulsach. Będzie o Dark Soulsach i jest jeszcze jedna taka ścigałka, która jest giga droga. Nowej dystrybucji. Nowe tytuły w jakichś edycjach Gold, Deluxe, Day One, zwał jak zwał, potrafią kosztować nawet po 500 zł. Są jednak takie gry, za które zapłacicie o wiele więcej, jeśli chcecie mieć do nich dostęp na konkretnej platformie. Muzyka z DS-ów. Choć kiedyś kosztowały one nierzadko kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najciekawsze gry usunięte z oficjalnej dystrybucji, których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie no, DS jest jedna taka wyścigówka, ale zapraszam, nie wiem, jak ona się nazywa. Żyjemy obecnie w erze remake'ów i remasterów. Oho, Resident jakiś. Wydawców po wypuszczeniu odświeżonej wersji wciąż na szczęście decyduje się zostawić oryginalną grę w sklepie, aby nabywca mógł zdecydować, czy woli zagrać w oryginał, czy też w odświeżoną wersję. Czasami jednak decydują się oni usunąć z oficjalnej dystrybucji starsze technologicznie gry. Taki przypadek spotkał m.in. gry z serii Metro. Zarówno Metro 2033, jak i Metro Last Light otrzymały w 2014 roku poprawione wersje Redux. Możecie je nabyć na wielu wyprzedażach za jakieś 10 zł. Gdybyście jednak chcieli zagrać w oryginalne wersje, to za Metro 2023 przyjdzie wam zapłacić około 150 zł. Co ty, Metro Last Light zabulicie natomiast aż 8. Ej, nawet nie wiedziałem, że Metro po odświeżeniu zostało... 500 zł. To nie jest jednak najbardziej hardkorowy przypadek. Wyobraźcie sobie, że jedna z najlepszych gier wideo w historii. Tytuł tak przełomowy, że stworzył osobny podgatunek. O Wiedźminie 3 chyba mowa. No po prostu arcydzieło w każdym calu, nagle znika z wirtualnych półek Steama. I taka sytuacja miała miejsce. Mówię tu bowiem o pierwszym Dark Soulsie, którego wersja Prepare to Die nie jest już od dawna możliwa do zakupienia w oficjalnej dystrybucji. W 2018 roku gra otrzymała zremasterowaną wersję, która wyparła ze sklepu edycję Prepare to Die. Jeśli zatem posiadacie na swoim koncie Steam tego białego kruka, to gratuluję. Jesteście właścicielami gry, która obecnie kosztuje około 1500 zł. No. Remaster kupicie natomiast za niecałą stówkę. Ciekawy jest także przypadek Spin Tires. Widzicie, oryginalna gra, która dała początek serii Mad Runner, miała pewien spór pomiędzy twórcą a wydawcą. Wiadomo, jak nie wiadomo o co... Ej, bezkitu widzowie. To są takie gry, w które grają takie 40-letnie Mirki chyba, nie? Taki, co siedzi i sobie myśli, ciężarówy. Nie, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić typu gracza, który gra w takie gry, gdzie jeździsz stary ciężarówką i wyjeżdżasz z błota. Albo to jest totalne odmurzacze po prostu i to jest jak symulator myjki ciśnieniowej. Wy gracie w to, dobra. Albo w takie mirasy grają typowe. Serio wy gracie w takie gry? Ej, to jest tak dobre, czy o co chodzi? To ma jakiś system progresji? Chodzi o pieniądze. Gra trafiła do ponownej dystrybucji na krótką chwilę, aby znowu zostać wycofana ze względu na jakieś bliżej nieokreślone błędy w kodzie. Do dziś nie można kupić prekursora serii Mad Runner, a klucze do steamowych wersji kosztują bagatela dla dodatków ponad 2000 zł. Podstawkę nabyć możemy natomiast za około 200 zł. Jeśli siedzicie trochę w gierkowie, pamiętacie zapewne, że Telltale Games, producenci czegoś, co wolałbym nazywać interaktywnym filmem, a nie grą, w wyniku bardzo problemów dobrze. Finansowych zniknęli z rynku na parę lat. Ceny kluczy do ich gier wyskoczyły wtedy mocno w górę, gdyż zniknęły one z oficjalnej dystrybucji. Muszę się wam przyznać, że sam rozważałem wtedy kupno Tales from Borderlands za kilka stówek, ponieważ jestem dużym fanem tej serii i... chciałem po prostu mieć wszystkie gry, nawet jeśli nie lubię Telltale'i. No, ale Telltale wróciło, w związku z czym ich gry ponownie są dostępne na Steamie. Poza jedną. Marvel Guardians of the Galaxy. Pewnie stracili prawa. Miała ona dostać nowe epizody, ale z powodu problemów finansowych studia porzucono te plany.
Epizody, które zdążyły się ukazać na krótką chwilę w oficjalnej dystrybucji. Ej, ja z tej labi nie czaję jednej rzeczy. Wszystko, co oni robią, to jest robienie interaktywnych filmów i nawet tego, kurwa, nie potrafią zrobić dobrze. To jest robienie gier, które mają wyparte wszystkie elementy gier komputerowych z siebie i przeklikujesz dialogi i, kurwa, nawet fabuła tam nie jest ciekawa nigdy. Jest po prostu tak denną fabułą dla 14-15-letnich dziewczynek z problemami, że, no nie wiem, ja w życiu nie jestem w stanie się podpisać pod Telltale'em, nie? To są tak gówniane tytuły, to jest antyludologia, chłopie. Walking Dead zajebiste? No kurwa, jak masz 12 lat, to może ci się wydaje zajebiste. No nie, no Walking Dead jest tak do dupy, że to jest nagrywalne, nie? Jedyna rzecz, która chyba ratuje Telltale, to jest Wolf Among Us, który ma bardzo ciekawy setting. Naprawdę. To jest mega fajny setting postaci bajkowych, które funkcjonują w realnym świecie. To totalnie do mnie przemówiło. Ale no nadal fabuła tego Wolf Among Us, no to... No kurwa, święci z Bostonu to nie są, no nie oszukujmy się. Nie wróciły wraz z innymi grami Telltale na Steamowe półki. Prawdopodobnie... Czy będzie Wolf Among Us u mnie ogrywane, jak mi tu feud na dłoni wyrośnie, to zagram w tej Tale'a. Kiedyś, jak nie skończyłem gry, miałem taki challenge, jak odpaliłem jakąś grę i nie skończyłem, to potem grałem w jednego Telltale'a. Odpaliłem raz Wolf Among Us 2 i powiedziałem, że kurwa nie jestem w stanie, stary, tego jednak zrobić. To jest zbyt karkołomny challenge. Wolałbym siedzieć i napierdalać no-hity z DS-ów 2 do końca życia, niż grać w Telltale. No, nie da się grać w Telltale. Z względu na wygaśnięcie licencji. Zatem jeśli z jakiegoś powodu chcielibyście w to dziś zagrać, naszykujcie 1700 zł. Podobny los spotkał grę Activision, którego umowa licencyjna z Marvelem wygasła w 2014 roku. Dziś klucze do takiego Deadpoola, który od dawna nie jest dostępny na Steamie. Deadpool nie jest dostępny na Steamie? Ty, a ja mam go! Czy on kilka złotych kosztował? Nie, kosztują przyprawiająco o zawrót. Co ty gadasz, stary? Co ty gadasz? Aha! Co ty gadasz, że ten Deadpool kosztuje 3 koła? Jezu! 5 godzin gameplayu w Deadpoola kosztowało mnie 3 koła? Mogłem nakupić wtedy, stary, 10 tych kluczy i je posprzedawać teraz, chłopie, to jak bitcoiny. Głowy 3000 zł. Podobnie sprawa ma się ze stareńkim The Amazing Spider-Man 2. Z powodów licencyjnych ze sklepowych półek często znikają gry sportowe oraz wyścigowe. Takie umowy na wykorzystanie czyjegoś nazwiska czy marki samochodu często są zawierane tylko na konkretny czas i gdy ten minie, gra musi zniknąć z oficjalnej dystrybucji. Z tego powodu stare części FIFA, PESA czy F1 kosztują obecnie dużo więcej niż najnowsze odsłony. Ale nie tylko te wydawane co roku tysiące stają się niemożliwe do zakupu. Gry takie jak Driver San Francisco czy Dirt 2 zniknęły już dawno ze sklepów. Gdybyście dzisiaj chcieli zagrać w ostatnią część Drivera, to macie dwa wyjścia. Torrenty albo wydanie 700 zł za klucz do Uplaya. Delta 2 kosztować was będzie natomiast ponad 1000 zł. A Test Drive Unlimited 2 to już koszt 1500 zł. Gracze mają jednak często wymagania odnośnie platformy, na której kupują cyfrowe gry. Sam nigdy nie kupiłem czegoś w takim Epic Game Store, a odkąd EA wprowadziło Origina, pożegnałem się z ich dziełami. I nie żałuję swojej decyzji. Gdy Epic Games zaczęło kłaść swoje łapy na grach dostępnych na Steamie, część z nich zniknęło z tej cudownej platformy. Najgłośniejszym przejęciem było chyba Rocket League. Ta decyzja wiązała się bowiem z zaoraniem. Rocket League nie ma na Steamie? A ja miałem to na Steamie? Ty bez kitu. Istniejącego w grze rynku skinów i itemków. Łaskawcy z Epica pozwolili co prawda litościwie dalej grać posiadaczom Steamowej wersji. Po prostu zniknęła ona z dystrybucji. Z tego powodu dodanie Rocket League do waszej Steamowej biblioteki kosztować was dziś będzie ponad 2500. Na Steamie z jakiegoś powodu nie ma także Neverwinter Nights 2 i Wolfensteina z 2009 roku. No, na Gogu jest! A że od czasu, jak te tytuły zniknęły z platformy, minęło już wiele lat, to klucze są praktycznie niemożliwe do dostania. Jedyne oferty, jakie znalazłem... Ale poczekaj, Neverwinter był w takim razie na Steamie? W internecie zamieszczone są na Kinguinie i wynoszą, złapcie się mocno krzesła, 22 tysiące za Neverwinter oraz... Co? 45 koła. Tak.
Nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek by to kupił, serio. 45 koła za Wolfensteina. Najlepsze jest to, że nawet nie wiadomo, czy te oferty są legitne, bo nie wiem, czy ktokolwiek próbował to kupić. Jak zatem widzicie, jeśli posiadacie w swojej bibliotece jakieś gry, które zniknęły z oficjalnej dystrybucji, to jesteście szczęśliwcami, a wasze konta na Steamie mają znacznie większą wartość, niż wam się wydaje. A kiedy ten Deadpool tak naprawdę zniknął z dystrybucji? Przecież ja mam wrażenie kilka lat temu. Pokaż, w którym roku ja go kupowałem. Deadpool. W 2019 roku w niego grałem. Tyton 5 lat temu musiał być jeszcze za grosze do kupienia. Chcę znać w komentarzach, czy posiadacie którąś z tych gier. Do usłyszenia. A w Neverwinter Nights to ludologiczny gry tytuł. Musimy sobie widzowie zrobić kiedyś jakiś playthrough tego Neverwintera. Taki odświeżony. Co prawda ja przechodziłem tego Neverwintera i jedynkę i dwójkę chyba rok temu, nie? Widzowie to przechodziliśmy, ale ja uwielbiam Neverwintera, one są świetne. Musimy sobie ludologicznie odświeżyć. Mnich Jan Paweł, dokładnie był mnich Jan Paweł, no. Świetny był, świetny, to genialne.